Cześć, z tej strony Mateusz z serwisu devmentor.pl. Dziś będę chciał wprowadzić Cię do świata JS. Opowiem, od czego zacząć, nie mając nigdy do czynienia z JavaScriptem oraz od jakich narzędzi rozpocząć przygodę. Pojawi się również nieco rysu historycznego. Pamiętaj, że powinieneś mieć przynajmniej podstawową wiedzę z zakresu HTML i CSS, aby móc skorzystać w pełni z niniejszego kursu. Na początku zastanówmy się, czym jest JS. JavaScript to interpretowany język skryptowy. Co to oznacza? Interpretowany, czyli taki, gdzie od razu plik źródłowy jest analizowany i wykonywany. Natomiast język skryptowy oznacza język wykonywany w innej aplikacji w celu interakcji z użytkownikiem. Programem, który w naszym przypadku będzie odpowiadał za interpretowanie naszych plików JS i jednocześnie wpływać na jego działanie, to przeglądarka internetowa. Dlatego będzie ona nam niezbędna, ale o tym za chwilę. Początki JavaScript sięgają roku 1995, kiedy to Brendan Eich 10 dni stworzył pierwszą wersję JavaScript pracując dla firmy Netscape. Netscape był wydawcą znanej wówczas przeglądarki internetowej Netscape Navigator, która w roku 2007 przestała być rozwijana. Nazwa JavaScript pojawiła się w późniejszym okresie głównie z powodu popularności innego języka programowania Java, na której twórcy chcieli skorzystać i tym samym zachęcić do programowania w JS. Wcześniejsze nazwy to Mocha i LiveScript. W międzyczasie stowarzyszenie ECMA International zajęło się standaryzacją języka JavaScript. W ten oto sposób powstała pierwsza wersja standardu pod nazwą ECMAScript. Na jej podstawie bazowały języki JavaScript, JScript od Microsoftu oraz ActionScript od Flasha. Obecnie, a mamy październik 2017 roku, najbardziej obowiązującą wersją ECMAScript jest ES6, chociaż funkcjonalności ES7 i ES8 zaczynają być wspierane przez przeglądarki. Na koniec warto zaznaczyć, że każda przeglądarka ma własny silnik JavaScript. Dlatego wsparcie funkcjonalności zdefiniowanych w specyfikacji ECMAScript może być różne. Jednak ten temat nie powinien na tym etapie nauki zaprzątać nam głowy. Skupmy się teraz na przeglądarce. Osobiście używam Chroma jako programu do uruchomienia plików HTML, które zawierają podpięty kod JavaScript. Chrome jest przeglądarką, której właścicielem jest Google. W mojej ocenie posiada ona najlepsze wsparcie dla deweloperów poprzez narzędzie DevTools, któremu poświęcę dziś chwilę. Jeśli jesteś zwolennikiem innej przeglądarki, takiej jak Firefox, Opera czy nawet Edge, to nie widzę żadnych przeszkód, abyś jej używał. Jednak niektóre rozwiązania mogą wyglądać całkowicie inaczej niż w prezentowanych przeze mnie przykładach. Zanim przejdziemy do pierwszego przykładu, musimy jeszcze mieć narzędzie, które w przyjazny sposób pozwoli nam tworzyć nasze pliki JS. Moglibyśmy używać zwykłego notatnika do pisania kodu, jednak ten pomysł Ci odradza, ponieważ będzie to bardzo nieefektywne. Znajdźmy więc program, który ułatwi nam tworzenie kodu. Tego typu narzędzie jest nazywane IDE. Jest to akronim od Integrated Development Environment, czyli zintegrowane środowisko programistyczne. Osobiście używam Visual Studio Code od Microsoftu i jestem bardzo z niego zadowolony z racji wielu dostępnych narzędzi od razu po instalacji, choćby Emmet czy Terminal, o których będę jeszcze wspominał. To za pomocą tego programu będę prezentował przykłady. Można również skorzystać z innych darmowych programów, takich jak Atom od GitHuba czy Bracket od Adobe, które zostały napisane właśnie z wykorzystaniem JavaScript. Godnymi uwagi, ale płatnymi edytorami są również WebStorm oraz Sublime Text. To od Ciebie zależy, które Ci najbardziej przypasują. Każdy z nich ma swoje wady i zalety. Proponuję, abyś przetestował każdy z nich i sam zdecydował, który Ci najbardziej odpowiada. Po tym wstępie możemy uruchomić nasz pierwszy skrypt. Na początek otwieramy nasz edytor i tworzymy plik index.html. Następnie tworzymy kod zgodny ze standardem HTML5. Głównie chodzi o poprawny dokument type definition, który znajduje się w pierwszej linii naszego kodu HTML. Jak zauważyłeś, u mnie wystarczyło wpisanie wykrzyknika i wciśnięcie klawisza tab, co pozwoliło uzupełnić mi mój plik podstawową strukturą. To zasługa rozszerzenia Emmet, który przyspiesza pisanie kodu. Jeśli zaciekawił Ci ten temat, daj mi znać w komentarzu, a postaram się jak najszybciej nagrać filmik na ten temat. Teraz mając plik HTML mogę dodać swój skrypt JS do kodu. Wystarczy znaczek skrypt, a w środku niego dodać odpowiedni kod. Na początek będzie to wpisanie tekstu w konsoli. Wpisując konsolę z ciągiem znaków kurs javascript-devmentor.pl i uruchamiając plik HTML, w narzędziach deweloperskich pod zakładką konsol możemy znaleźć właśnie ten tekst, który wpisaliśmy do naszego kodu JS. Drugim sposobem dodawania skryptów JS do naszej strony jest podpięcie zewnętrznego pliku do naszego pliku HTML. Ta wersja jest lepszym rozwiązaniem, ponieważ nie mieszamy kodu HTML i JavaScript. Zobaczmy, jak to będzie wyglądać.
Tworzymy nowy plik o nazwie app.js. Umieszczamy w nim podobny tekst, to jest kurs.js.devmentor.pl. Teraz w pliku HTML usuwamy zawartość znacznika script i dodajemy do niego atrybut src, a w nim adres do naszego nowo utworzonego pliku. Kropka i ukośnik wskazują na obecną lokalizację, względem której będziemy wskazywać ścieżkę do pliku. Na końcu zapisujemy jego nazwę. Po zmianach odświeżamy naszą przeglądarkę i widzimy nowy napis w konsoli. Sprawdźmy jeszcze raz, jaką ścieżkę musielibyśmy wpisać, gdyby plik znajdował się w katalogu JS. Tworzymy katalog JS oraz przenosimy tam nasz plik. Odświeżamy przeglądarkę i tym razem widzimy błąd. Ścieżka się nie zgadza, musimy ją zmienić. Wystarczy dodać nazwę katalogu, rozdzielając ją ukośnikiem od nazwy i tym razem już wszystko powinno działać jak należy. To wszystko tym razem. Jeśli uważasz, że film był dla Ciebie przydatny, to zapraszam do subskrybowania i dodawania łapek w górę. Jeśli masz pytania lub propozycje nowych filmików, to napisz to w komentarzu. Bardzo dziękuję za poświęcony czas. Do następnego razu. Cześć!